Co było najgorszym momentem w 2023 roku? Co najbardziej zaskoczyło mnie? Czy aktualnie czuję się spełniona w jeździectwie? Ile chciałabym mieć koni, gdybym nie miała żadnych ograniczeń? Czy jestem zadowolona z celów na ten rok i czy je spełniłam? Co było najtrudniejsze dla mnie w tym roku? Jak się czuję z taką popularnością? Co jest najbardziej uciążliwe w byciu influencerem? Najlepsze wspomnienie z tego roku takie, że aż kręci mi się łezka w oku. Cześć moi drodzy, witamy się ponownie na moim kanale w ostatnim filmie w tym roku, a jest to szczególny film, ponieważ zrobię Wam podsumowanie 2023 roku razem połączone z Q&A, bo zadawaliście mi naprawdę ogrom pytań na moim Instagramie. Pamiętajcie, że również działam na TikToku i wybrałam sobie najfajniejsze pytania, na które odpowiem, no i również łączą się z właśnie całym takim 2023 rokiem, a był on trochę dziwny, ale też przełomowy i miesiąc po miesiącu pokażę Wam, jak wyglądały z perspektywy pracy z Beliną, ale również będę poruszać inne kwestie w kontekście influencerstwa, czy też mojego życia zawodowego. Ja bardzo lubię styczeń, ponieważ jest to taki pierwszy miesiąc wejścia w nowy rok, ale dodatkowo są też moje urodziny, ale w styczniu 2023 roku w ogóle osiągnęłam, co zawsze dla mnie było, wiecie, puf, 10 tysięcy na Instagramie, więc było to dla mnie ogromne przeżycie. Pamiętam, że również miałyśmy sesję zdjęciową, żeby świętować te 10 tysięcy, a chciałam przypomnieć, że na chwilę obecną, na końcówkę 2023 roku mam na Instagramie obecnie tyle i nie zwalniam tempa, ale o tym zaraz, jeżeli chodzi o moje zmiany zawodowe i o to, jak bardziej zaangażowałam się w życie influencera w tworzeniu kontentu oraz budowaniu swojej marki osobistej. I to jest odpowiedź na pytanie, ile przybyło mi obserwatorów w tym roku. W styczniu pamiętam też, że takim wydarzeniem, które tak utkwiło mi w głowie, było to, że 1 stycznia również z Beliną po raz pierwszy wyszłam na halę w taki, wiecie, spokojny spacerek, niby nic, ale utkwiło mi to w głowie. W styczniu również, 13 stycznia, czyli dokładnie w moje urodziny, jeszcze w tym roku miałam pierwszą wizytę w Torpol, ponieważ również styczeń, naprawdę te pierwsze dni stycznia zwiastowały dla mnie chyba ogrom projektów, które czekały na mnie w tym roku, ponieważ Marysia, która oglądała moje story, oglądała mój Instagram, zaproponowała mi właśnie współpracę z Torpolem i to był pierwszy zalążek tego, że stworzę swoją kolekcję, która finalnie będzie miała miejsce premiery w czerwcu, ale o tym za chwilę. Przejdziemy do czerwca za chwilę. No i 13 stycznia to była pierwsza wizyta w siedzibie Torpol w Łapalicach. Po obejrzeniu również pracy szwalni, pracowni, naprawdę to było mega ekscytujące, że mogłam tak naprawdę i to zobaczyć i też, że takie drzwi, perspektywy się przede mną otworzyły. W styczniu również niestety tutaj jeździecko dla nas nie był to super ekstra miesiąc, ponieważ Belina, nie chcę nazywać tego kontuzją, bo tak naprawdę to nie była taka kontuzja, tylko niestety po nieudanej fali Kowali i ufaniu niewłaściwym osobom Belina miała ściętą podeszwę do 4,5 mm, a prawidłowa podeszwa wynosi 15 mm i niestety tutaj zaczął się, odpowiadając na to pytanie, zaczął się jeden z dwóch momentów w tym roku dla mnie takich najgorszych, czyli cała przerwa Beliny w jeździe konnej, ponieważ kulała, ponieważ od tego kopyta trochę narosło innych kompensacji i innych rzeczy, więc niestety styczeń nie kończyliśmy w siodle i również to zaczyna opowieść od pytania, czy Belina kiedykolwiek miała jakąkolwiek kontuzję. Na sam koniec stycznia również taki mocno emocjonujący dla mnie moment, czyli widziałam po raz ostatni Jowisza, który był koniem przed Beliną, którego dzierżawiłam, nie był to mój koń. Jeżeli chcecie usłyszeć całą historię mojej znajomości z Jowiszem, to napiszcie proszę w komentarzu. Pamiętajcie również, żeby subskrybować ten kanał, no i oczywiście klikać przycisk like i pamiętam, że bardzo mocno to przeżyłam. Luty. W lutym nie działo się za dużo w kontekście jeździectwa, bo cały czas byliśmy wtedy w rekonwalescencji i robieniu wszystkiego, żeby Belina znów wróciła do pełnej sprawności. Mieliśmy również tutaj kawaliadzie w Sopocie, To była super kawaliada, gdzie byłam 4 dni, lokalizacja domowa i naprawdę bardzo dobrze ją wspominam. Dodatkowo zapoczątkowałam trochę taki nowy trend w sklepie jeździeckim Bergo, który wprowadził do swojej oferty markę Kentucky, no i wtedy pojechałam do sklepu Bergo, żeby zrobić na live taki cały unboxing marki, a wyobraźcie sobie, jak marka wchodzi do sklepu, to ile tych kartonów Kentucky było. Naprawdę to było ogrom rzeczy. I dodatkowo mieliśmy w lutym taki bardzo limitowany drop, gdzie zaprojektowałam czapraki Matesa. Miałam wtedy taką ograniczoną niestety kolorystykę, bo chciałam pójść oczywiście w róże, granaty, ale zostało to, co zostało, więc tak wyglądała kolekcja bardzo limitowana 3 czapraków Mates by Kamiami, które mogliście kupić w Bergo. Będziemy przeplatać sobie podsumowanie każdego miesiąca właśnie z pytaniami od Was i pytanie wylosowane, czyli ile chciałabym mieć koni, gdybym nie miała żadnych ograniczeń. Ale to by było super, gdybym nie musiała płacić za każdego konia, utrzymywać go, płacić za treningi, przejmować się jakiekolwiek finansami, tylko po prostu rozwijać się. I myślę, że oprócz oczywiście Beliny, która oczywiście będę robić wszystko, co w mojej mocy, żeby była ze mną do końca życia, miała dożywocie, więc to też jest odpowiedź na kolejne pytanie. Myślę, że mogłabym mieć 3-4 konie. Na pewno chciałabym mieć takich profesorków, które mogłyby mnie nauczyć i troszeczkę podrasować moją pewność siebie w skokach, więc myślę, że jakbym nie musiała się niczym przejmować i absolutnie skupiła się tylko na tworzeniu kontentu i pieniądze by mi spływały z nieba, to myślę, że mogłyby być to 3-4 konie. Nadszedł marzec. Z utęsknieniem czekaliśmy również do wiosny, no i tutaj marzec również zaczęłam kawaliadą w Krakowie. To była moja pierwsza kawaliada w Krakowie. Tauron Arena naprawdę ogromnie pozytywne wrażenie na mnie wywarła, więc mam nadzieję, że również widzimy się na kawaliadzie w Krakowie w 2024 roku i moi drodzy, jak będę, to postaram się być wszystkie 4 dni. Dodatkowo w marcu oficjalnie zostałam ambasadorką marki True Rider. Ten rok naprawdę będzie strasznie obfity i strasznie naprawdę bardzo pozytywnie we współpracy, o których naprawdę nawet nie marzyłam. Dodatkowo update'ując Was w sytuacji z Beliną i całej tej przestoju, kopyto już trochę narastało. Odwiedził nas też świetny specjalista, dr Bartek Antczak z Poznania, który jest naszym lekarzem głównym prowadzącym i również wykonał szereg zdjęć oraz swoich rzeczy diagnostycznych. Wróciłyśmy na podkowy klejone. Był to taki pierwszy wynalazek, gdzie również przygotowałam dla Was infografiki oraz filmy, jak to wygląda, żebyście również mogli zobaczyć. I powolutku wracałyśmy do pracy i również w marcu, to jest taki przełomowy dla mnie moment, zmieniłam trenerkę na Justynę Badaszką, z którą współpracuję po chwilę obecną i z czego jestem naprawdę ogromnie dumna. W marcu również zapoczątkowałam swój cały cykl o szkoleniach kopytowych, ponieważ w marcu wybrałam się na pierwsze takie szkolenie, gdzie mogłam po raz pierwszy wywerkować, podkuć swoją nogę, no i również nauczyć się przebijać podkowy, która spadła. Marzec również kończę wiadomością, która no niestety też wbiła mi w pamięć się dosyć mocno. Jest to taka prywatna, rodzinna sprawa, ponieważ w marcu zmarła moja babcia i też o tym po prostu pamiętam. Kwiecień. Już dni stają się naprawdę coraz dłuższe i naprawdę z wyczekiwaniem ta wiosna już prawie jest u nas. Kwiecień zaczęliśmy dimami w Sopocie, gdzie byłam 2 dni, przy Torpol oraz True Riderze, gdzie dodatkowo w kwietniu, i mam to zapisane, zdjęłam w końcu mój aparat na zęby. Dodatkowo w kwietniu działo się sporo. Kolejne odwiedziny w siedzibie Torpol, gdzie w tym czasie dopracowywaliśmy szczegóły mojej kolekcji. Wtedy była burza mózgów i powstawały pierwsze prototypy. Również w kwietniu zawitałam w Końskiej Cukierence ponownie, żeby pokazać Wam backstage powstawania najlepszych smakołyków dla koni, oraz również w kwietniu zawitałam tam, ponieważ robiłam własnoręcznie tort urodzinowy dla Beliny, ponieważ Belina w drugiej połowie kwietnia ma urodziny i również to było bardzo ważne, ponieważ pod koniec kwietnia rozpoczęłam swoją przygodę z YouTube'em, założyłam kanał i wrzuciłam swój pierwszy film. W kwietniu również oficjalnie ogłosiliśmy naszą współpracę z Torpolem oraz odbyły się 2 szkolenia, na których byłam jako słuchacz na Darii Kobiernik w Stajni Iskra oraz również w połowie kwietnia na szkoleniu dotyczącego masażu i dotyku dla właścicieli koni. Przyszedł maj i pamiętam, że ta majówka naprawdę była wyjątkowa. Miałyśmy wtedy i sesję zdjęciową, i pamiętam bardzo dobre treningi, Dodatkowo w maju mieliśmy drugie szkolenie kopytowe, na które się wybrałam i już postanowiłam zrealizować dla Was materiał, który naprawdę jest jako webinar, możecie go zobaczyć na moim kanale. Również w maju ogłosiliśmy oficjalnie naszą współpracę ze Stajnią Iskra, gdzie latem aż 3 turnusy byłam dla Was i spędzałam taki super dzień z Wami. W maju również był nasz pierwszy wyjazd szkoleniowy z Beliną na ujeżdżeniowy kliniki z Gonzalo. Również bardzo dobrze to wspominam, bo Belina zachowywała się wzorowo, a pogoda wtedy naprawdę była cudowna i również macie z tego wyjazdu cały vlog już na kanale. W maju mieliśmy już ostatnie szlify, jeżeli chodzi o prototypy i produkty, które znajdują się w mojej kolekcji Dare to Dream. I w maju również wyjechaliśmy z Adamem na 5 dni do cudownej Krety, gdzie pogoda była cudowna i mogłam troszeczkę odetchnąć. I również odpowiadając na to pytanie, jaką najdroższą rzecz kupiłam w tym roku dla mojego konia, zamówiłam siodło Pariani, włoskie, szyte na miarę i zdecydowanie w tym roku jest to najdroższa rzecz, którą wydałam na Belusie. Czerwiec! I jak teraz pisałam sobie to podsumowanie, to czerwiec i cały kwartał taki wakacyjny był dla mnie ultra pracowity, jeżeli chodzi o projekty końskie i cały rozwój właśnie moich social mediów, ponieważ czerwiec rozpoczęliśmy wyjazdem, tym razem na pierwszy wyjazd treningowy, ale skokowy do stajni Tokary, gdzie również kręciliśmy całą kampanię marketingową, jeżeli chodzi o premierę kolekcji Dare to Dream. W czerwcu również wyszły nasze ciasteczka ambasadorskie, gdzie możecie kupić właśnie z podobizną Beliny takie ciasteczka w Końskiej Cukierence i ta podobizna nawiązuje właśnie do moich naklejek, które rozdaję dla Was podczas kawaliad. Dodatkowo czerwiec, oprócz tego, że był to, pamiętam, bardzo intensywny czas w pracy i muszę o tym powiedzieć w czerwcu, ponieważ to zapoczątkowało zmiany, o których będę mówić we wrześniu i ja podupadałam troszeczkę na zdrowiu moim też psychicznym w kontekście presji, mobbingu w pracy, który był stosowany i całej atmosfery, która niestety gdzieś tam dążyła do upadku. Natomiast czerwiec kończymy bardzo, bardzo pozytywnym akcentem, czyli moją najlepszą kawaliadą, na której byłam. Kawaliada Summer w Świnoujściu, gdzie odbywały się zawody na plaży i była to pierwsza kawaliada, którą byłam z marką Torpol, ponieważ odbyła się wtedy premiera mojej kolekcji Dare to Dream i niesamowite było to, jak mogłam Wam osobiście również doradzać w zakupach, sprzedawać i pakować moje czapraki i wtedy kolor fioletowy czapraków wyprzedał się całościowo i było to niesamowite, było to magiczne, jakbym wyrwała się na te 4 dni naprawdę na inną planetę. Lipiec! Iście wakacyjny lipiec, który zaczęliśmy od openera, na którym byłam w piątek i sobotę, a zaraz po openerze tak naprawdę we wtorek jechałam na mój pierwszy turnus, pierwszy cały dzień, który spędzałam z Wami w stajni Iskra. I powiem Wam szczerze, że to było coś niesamowitego. Ja biegałam, grałam z Wami, prowadziłam rozgrzewki, a później zawody hobby horse. Mogliśmy razem galopować podczas terenu i to było najpiękniejsze wspomnienie, takie beztroskie, naprawdę w lipcu i bardzo dziękuję Stajni Iskra za też takie wyróżnienie i docenienie. I moi drodzy, już niedługo ferie zimowe ze mną i mam nadzieję, że w 2024 roku również pojawię się na edycji wakacyjnych i przypominam, że z tego lata również macie film na moim kanale, który możecie obejrzeć. Więc to druga część, druga klinika z Gonzalo, czyli teraz pojechałam na drugą część, gdzie pracowaliśmy cały czas pracą ujeżdżeniową, odpowiednim wygięciu, no i oczywiście jak poprawić moje umiejętności tak, aby Belina lepiej czuła się w swoim ciele i była odpowiednio dobrze prowadzona przez moją rękę, dosiad i pomocy. Dodatkowo pamiętam, że wtedy było cudownie ciepło, więc to były naprawdę jak taki wyjazd na wakacje z pławieniem koni, jogą przy zachodzie słońca i naprawdę ciepełkiem, który kocham. W lipcu również odbyło się trzecie szkolenie kopytowe, na którym oczywiście również byłam, żeby dokształcać moje umiejętności przybijania podków, werkowania, no i zgłębiać wiedzę kopytową. Dodatkowo tutaj wyjechaliśmy również na kolejne szkolenie, więc naprawdę ten sezon otwarty był obfity w szkolenia. Pojechaliśmy na pierwsze szkolenie takich czworoboków ujeżdżeniowych prowadzonych przez Łukasza Waltera. Również film jest na moim kanale i byłam ogromnie zadowolona, ponieważ wtedy również dostaliśmy pierwszą ocenę z programu ujeżdżeniowego, który jechaliśmy i to był też fajny feedback i zaraz powiem Wam, jak fajnym odniesieniem było to, jaki progres osiągnęliśmy. W lipcu dodatkowo to jest akurat spełnienie marzeń, ponieważ ogłosiłam kolejną nową współpracę, ponieważ dołączyłam do teamu Nuba Equi i Belina, w zasadzie Belina sama wybrała paszę Nuby, ponieważ spożywała, jadła Nubę już dużo wcześniej i dla mnie to jest ogromnie wartościowe i tak naprawdę też autentyczne, że te produkty, których ja używam i tak polecam, mogę wejść tak naprawdę naturalnie we współpracę i to jest ogromna wartość, którą też Wam przekazuję i daję i chcę być dla Was po prostu autentyczna i mówię tak, jak jest. Sierpień. I tak naprawdę tutaj mam dosyć sporo pytań od Was z Q&A, które pasują do tego miesiąca i ogrom rzeczy, które były dla mnie wyjątkowe i już Wam mówię po kolei. W sierpniu miałyśmy swój pierwszy debiut na zawodach skokowych. 2 dni w Barłominie, które bardzo dobrze wspominam, szczególnie ten pierwszy dzień, gdzie naprawdę wyjechałam do dekoracji i drugi, który może był troszeczkę gorszy pod względem pogody i samego przejazdu, ale również zajęłam pierwsze miejsce, wyjechałam do dekoracji i to było naprawdę rewelacyjne uczucie. Dodatkowo tutaj mieliśmy kolejne 2 turnusy na samym początku oraz na końcu sierpnia w Stajni Iskra, które były też przecudowne i dodatkowo w sierpniu miałyśmy kolejny wyjazd na czworoboki treningowe z Łukaszem Walterem, jadąc ponownie program L3 ujeżdżeniowy i tutaj uzyskaliśmy dużo lepszą ocenę procentową, więc też to był taki dla mnie moment, że super, idzie coś do przodu. I sierpień zakończyliśmy również zawodami w Barłominie i tutaj muszę Wam powiedzieć, że w odpowiedzi na pytanie, jakie było najpiękniejsze wspomnienie z tego roku, gdzie kręci mi się łezka w oku i były to właśnie te zawody, gdzie wygrałam klasę 80 cm i możecie powiedzieć, a dobra, 80 cm tylko. Przypominam, że to były nasze drugie wyjazdowe zawody, ale pamiętam, że w sierpniu dosyć sporo też było rzeczy, gdzie ja z presją wszystkiego nie wytrzymywałam i pamiętam, że również w sierpniu byłam parę razy u psychologa sportu, ponieważ dużo też narosło mi myśli oraz takiego braku pewności siebie i wiary w kontekście skoków. I ja tak bałam się tych 80 cm, chciałam z nich zrezygnować i wtedy uznałam, że nie, ja chcę to pojechać i trudno, nawet jak będę się bała czy cokolwiek, pojadę to. I właśnie takie wspomnienie, gdzie kręci mi się łezka w oku, że pojechałam ten parkour, wygrałam go i dla mnie nawet większą wartość niż to, że wygrałam te zawody było to, że udowodniłam sobie coś i mimo tych wszystkich naprawdę rzeczy, które działy się w głowie czy w życiu zawodowym, naprawdę dałam radę i prowadząc rundę honorową, będąc właśnie tak uśmiechnięta na tym zdjęciu, to było najwspanialsze uczucie w tym roku. I również tu już odpowiedziałam na pytanie, czy startowałam kiedyś na Besi w zawodach. Dodatkowo jeszcze taki off-top niekoński w sierpniu również wyprawiłam wieczór panieński dla mojej przyszłej panny młodej, ponieważ byłam świadkową i również bardzo mocno wspominam to pozytywnie, ponieważ był to piknik na plaży w Sopocie, malowanie obrazów przy winie zakończonym przepysznym jedzeniem, więc to było mega ekscytujące. Przed wrzesień i wrzesień był chyba historycznie najpiękniejszym i najcieplejszym miesiącem w tym roku. Cały czas trenowałyśmy i cały czas piękna pogoda towarzyszyła mojemu dobremu nastrojowi aż do pierwszych dni września, gdzie tutaj myślę, że jest to odpowiedź na to pytanie, jaki był najgorszy moment tego roku oprócz całej przerwy i przystoju zimowej, czyli ten styczeń-luty w kontekście Beliny. Dodatkowo oprócz też marcowej śmierci mojej babci, trzecie i ostatnie wydarzenie najgorsze w tym roku było właśnie w kontekście zmian moich zawodowych. Ponieważ nasze drogi rozłączyły się z firmą, w której pracowałam. Myślę, że to nie będę Was zanudzać, ale marzyłabym kiedyś, żeby opowiedzieć całą historię w jakimś podcaście przedsiębiorców. Natomiast tutaj dosyć sporo ja dostałam lęków i wahań, co będzie dalej w kontekście utrzymania siebie, Beliny i innych rzeczy. Natomiast później, tydzień po, pojechaliśmy na wesele właśnie, na wesele, gdzie byłam świadkową, a kilka dni później wybraliśmy się na przecudowny glamping bez telefonów na łonie natury i to była połowa września, a pogoda była cudowna. Naprawdę to był tak wyjątkowy weekend, gdzie mogliśmy w Bali patrzeć na gwiazdy. Spadło wtedy ogromnie dużo spadających gwiazd i wtedy coś mi tak zatrybiło w głowie i odrzuciłam te wszystkie lęki i inne rzeczy i uznałam, że dam radę i będę realizować, które tak naprawdę realizowałam dwutorowo i skupię się, w tym momencie właśnie postanowiłam, że skupię się całościowo właśnie na tworzeniu kontentu, pomaganiu markom oraz oczywiście budowaniu imperium. Boże, jak to zabrzmiało. Ale budowaniu po prostu Kamiami na wszystkich platformach. Dodatkowo dosyć sporo nagrywek we wrześniu się odbyło. No i wrzesień zakończyliśmy również kolejnym wyjazdem na klinikę ujeżdżeniową do Koleczkowa, do Gdyni, do Stadniny Kopytko, gdzie odbyły się szkolenia z Gosią Dmochowską z Endryki. Z treningów możecie również tutaj podpatrzeć. Postaram się Wam powrzucać co nieco. Byłam wtedy zła dosyć mocno na siebie, ponieważ źle kliknęłam mój statyw piwo nagrywania do drugiego dnia, gdzie naprawdę wtedy zrobiliśmy ogrom roboty, również lotne i inne elementy, które były może bardziej widowiskowe. Natomiast niestety nic mi się nie nagrało, więc finalnie miałam stworzyć vloga z tego dnia, ale miałam nie dość materiałów, żeby było to interesujące, więc powrzucam Wam po prostu kilka urywków teraz. I mam nadzieję, że również uda mi się pojechać na taki wyjazd z Gosią również w styczniu i mam nadzieję, że pogoda dopisze. Przechodzimy do października. Październik zaczęliśmy kontrolą osteopatki. Nieraz nasza osteopatka widziała nas gdzieś w marcu, czyli w momencie kontuzji i tego przestoju, gdzie raczej nie było nic do pokazania. Dostałam pochwal, co bardzo mnie cieszy jako świadomego właściciela konia. Nie ma nic piękniejszego niż pochwała od mojego weterynarza, osteopatki i zespołu prowadzącego, że po prostu dobra robota. Odbyły się już ostatnie w tym roku zawody, w których brałam udział, nasze okoliczne, gdzie wystartowałam w kategorii skoków oraz, uwaga, nowość dla nas, ujeżdżenia. I w tym ujeżdżeniu zajęłam trzecie miejsce, natomiast zawody skokowe odbywały się na konkurs stylu, czyli nie było tutaj normy czasowej i innych rzeczy, tylko zostały oceniane nasz cały przejazd stylowo, gdzie uzyskałam 2,5 punkta i również taki cały vlog możecie zobaczyć, jest on dosyć interesujący, ponieważ pierwszy raz na rozprężalni Belina 2 razy zatrzymała mi się, oczywiście z mojej winy, więc możecie podejrzeć w tym materiale, o co tam chodziło. W październiku również prowadziłam też dosyć innowacyjną rzecz, czyli tak zwane live'y z widzami, gdzie przeprowadzając live'y na Instagramie po prostu zapraszałam po kolei Was, gdzie mogliście zadawać mi pytania. Październik również zakończył się trochę takimi spontanicznymi na sam koniec, czyli Hiszpania. Wtedy również dosyć sporo miałam takich refleksji, że jest to też moje marzenie, móc właśnie spędzać te nieprzychylne miesiące zimowe polskie, choćby w Hiszpanii i z racji tego, jak we wrześniu podjęłam decyzję 100% pracy zdalnej nad swoją marką oraz prowadzeniu social mediów innych marek, przeprowadzenia audytów, więc PS, jeżeli oglądasz to i chcesz ze mną współpracować, możesz śmiało napisać na mojego maila, chętnie odpowiem. Wyjazd był naprawdę cudowny i nałapałam troszeczkę słonka przed samym listopadem. Oczywiście październik był zakończony moim jednym z ulubionych świąt, czyli Halloween, gdzie mieliśmy super sesję oraz taki halloweenowy specjalny odcinek jest na moim kanale na YouTube. Listopad! Zaczęłam również też fajnym akcentem, ponieważ po raz pierwszy od jakiegoś czasu miałam możliwość posiadania na innego konia niż Belinę. Dokładnie konia mojej trenerki Justyny Badaszko, siwego i również mogłam oprócz jazd ujeżdżeniowych coś na nim poskakać. Nagle wyszło słońce, a cały dzień padało. Listopad również dla mnie jest szczególny, ponieważ w listopadzie tego roku była rocznica poznania Beliny, czyli takich oględzin i pierwszego wyjazdu, jak i po prostu rocznica tego, jak przyjechała do mnie. I to jest cały ten film z historii kupna Beliny, więc był to dla mnie naprawdę szczególny czas i czas refleksji tego, co razem wypracowałyśmy. Dodatkowo listopad rozpoczął nam sezon kawaliad 2023-2024 i podczas kawaliady w Warszawie również zapoczątkowałam taką miniserię kawaliad, gdzie przeprowadzam wywiady z widzami. Dodatkowo w listopadzie zaproszenie marki True Rider. Jechałam na cały weekend do Szczecina, gdzie kręciliśmy, robiliśmy zdjęcia oraz rolki całej kampanii marketingowych nowych kolekcji oraz produktów, które zwiastowały nadejście świątecznego grudnia. I naprawdę dla mnie to też jest ogromne wyróżnienie i mam nadzieję, że takich projektów będzie więcej, takich wyjazdów służbowych tak naprawdę do pracy. Listopad kończymy dosyć fajnym wydarzeniem, ponieważ po raz pierwszy pojechałam do parku Adventure Park w Kolipkach koło Gdyni, gdzie miałam możliwość jazdy na symulatorze jazdy konnej i jak na razie jest to dotychczas numer 1 na mojej karcie oglądalności film właśnie na moim kanale z takiej pierwszej jazdy. I już Wam zapowiadam, że na pewno po nowym roku będę po raz drugi jechała tam do Kolibek, żeby przeprowadzić kolejny film z jazdy i też poodpowiadać na Wasze pytania, bo jest ich ogrom. I zaczynamy grudzień, ostatni miesiąc z magiczną aurą świąt i oczywiście w grudniu tutaj zaczynamy od kalendarzy adwentowych i codziennego ich otwierania. Również mieliśmy kolejną kawaliadę, tym razem w Poznaniu, gdzie dopieściłam mój projekt wywiadu z widzami, ponieważ tym razem świąteczna kawaliada w Poznaniu czekała na Was ze Świętym Mikołajem, Kamiami i również za taki udzielony mi wywiad dostawaliście prezenty losowane z worka Świętego Mikołaja Kamiami. Również w Poznaniu miałam okazję pierwszy raz iść w pokazie mody z marką True Rider, z czego jestem naprawdę bardzo dumna. I dodatkowo w grudniu rozpoczęłam nową serię jeździecką. I tutaj jest odpowiedź na pytanie, jakie mam rady dla początkujących. I moi drodzy, jeżeli jesteście początkującymi jeźdźcami, zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, obserwowania mnie na Instagramie, ponieważ ruszyłam z nową serią poradników jeździeckich. Pierwszy film, jak zdać odznakę jeżdżę konną, również jest już na kanale i ona zapoczątkowuje nam serię dalej, jak zdać brązową odznakę jeździecką, srebrną odznakę jeździecką i może nawet, jeżeli kiedyś ja ją zdam, złotą odznakę jeździecką. Dodatkowo będę realizować projekty po nowym roku, które będą z specjalistami, jak z weterynarzami czy dietetykami. Zapytaj na przykład weterynarza i chcę zrealizować pierwszy film w kontekście pierwsza pomoc dla koni, więc również będą to treści takie merytoryczne, które przydadzą się i właścicielom koni, i miłośnikom koni, i tak naprawdę wszystkim, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i być bardziej świadomymi obcowania z tymi pięknymi zwierzętami. Na sam koniec wydarzeń i podsumowań, zanim przejdę do ostatnich odpowiedzi na Wasze pytania, w grudniu jest w sumie chyba jedno z najbardziej prestiżowych szkoleń, na których byłam w tym roku, czyli szkolenie organizowane z 5-gwiazdkowym sędzią ujeżdżeniowym, 2 dni z Beliną, gdzie nie ma wyższej rangi możliwej uzyskania klasyfikacji, jeżeli chodzi o sędziowanie. Również jest to osoba, która będzie nadzorować i przewodniczyć komisji sędziowskiej na Olimpiadzie w Paryżu w 2024 roku i również możecie kilka urywek zobaczyć tutaj oraz oczywiście zachęcam i jeszcze raz mówię do obserwowania mnie na Instagramie, gdzie wrzucałam właśnie moje wnioski i podsumowania z takiego szkolenia. Na sam koniec kilka najfajniejszych pytań od Was, które się jeszcze nie powtórzyły. Pierwsze pytanie, co najbardziej zaskoczyło mnie w 2023 roku? Jeżeli chodzi o rzeczy związane z influencerstwem, to naprawdę zaskoczyło mnie to bardzo pozytywnie i tak naprawdę do tego dążyłam, że marki coraz bardziej zwracają uwagę na wartość treści i na po prostu taki przekaz, który się mówi, ponieważ wtedy jeszcze mając świeżo 10 000 marka Torpol zaprosiła mnie do współpracy. Również podjęłam współpracę w tym roku taką stałą, długoterminową oprócz Torpola z True Riderem, no i dodatkowo również podczas kawaliady w Świnoujściu dołączyłam do teamu Nuba Equi, która tak naprawdę reprezentuje głównie człowieka czołowych zawodników z różnych dyscyplin, więc ogromnie się cieszę, że jestem zauważona przez te marki i mogę być częścią fantastycznych społeczności. I nie sądziłam również, że ten rok będę kończyć z tak ogromnym wzrostem, ale tak naprawdę apetyt rośnie w trakcie jedzenia i na 2024 rok liczę, że nasza społeczność Team Kamiami będzie jeszcze dużo, dużo większa. Kolejne pytanie, czy aktualnie czuję się spełniona w jeździectwie? Nie. Myślę, że nie wiem, czy takie coś mi przyjdzie, że nagle pstryk, to znaczy, że będę już spełniona w jeździectwie, jak wygram te i te zawody, albo jeżeli skoczę tyle i tyle. Wydaje mi się, że to jest niemierzalna wartość, ale aktualnie nie czuję się jeszcze spełniona w jeździectwie i będę dokładać wszelkich starań, żeby jednak ten progres i żeby to poczucie osiągania kolejnych szczebelków w karierze rozwoju z Beliną będzie osiągnięte. Więc pamiętajcie, że jeżeli podoba Ci się to, co robię, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał, zostawić lajka, zafollowować mnie na Instagramie czy TikToku, bo to nic Cię nie kosztuje, a jest to oczywiście wsparcie dla mnie. Jak się czuję z taką popularnością? Bardzo dobrze się czuję i nie miałam jeszcze jakichś takich mocno podbramkowych sytuacji. Wydaje mi się, że jeszcze nie przekroczyłam takiego progu popularności, gdzie faktycznie te sytuacje nieciekawe zaczynają się pojawiać, więc bardzo dobrze się czuję i bardzo doceniam każdą osobę, która mnie wspiera, która followuje, która podchodzi na kawaliadach czy na innych eventach, bo autograf, zdjęcie, naklejkę, czy też po prostu porozmawiać. Dla mnie jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe. Co jest najbardziej uciążliwe w byciu influencerką? I tutaj wydaje mi się, że zgodnie wiele osób może powiedzieć o tym samym, ponieważ to, że publikujemy w internecie, pokazujemy urywki z treningów, z jazd czy czegokolwiek innego, to nie znaczy, że w 100% tak wygląda życie. To jest tylko i wyłącznie pewien urywek czegoś i taki minus bycia influencerką jest właśnie to, że cały czas jest się wystawianym na świecznik. W pełni się tym nie przejmuję, bo gdybym się przejmowała, to nie mogłabym dalej realizować tego, co robię i się rozwijać, ale wydaje mi się, że właśnie takie ocenianie ludzi, którzy nie do końca pomyślą, jaki jest całokształt i ogląd, bądź w którym momencie jesteśmy, to jest czasem takie krzywdzące. I to jest chyba jeden taki wielki minus. Jestem ciekawa, czy w przyszłym roku, jak będę robić podsumowanie 2024, czy zmienię swoje zdanie, bądź jakie wydarzenia, może też te negatywne, czyhają mnie wraz z wzrostem popularności, no i oczywiście wzrostem zasięgów na kanałach social media. Czy jestem zadowolona z celów na ten rok i czy je spełniłam? Myślę, że tak. I jeżeli chodzi o cele na pewno na ten rok, to takim celem mierzalnym dla mnie to były na pewno zawody i jestem z nich bardzo zadowolona, bo z każdego wyjazdu tak naprawdę wyjechałam z pucharem i z podium, więc naprawdę nie mogłam sobie wymarzyć lepszych debiutów. Jeżeli chodzi o takie cele niemierzalne, czyli na przykład mój rozwój z Beliną, treningi i inne szkolenia, też jestem bardzo zadowolona. Staram się pokornie dawać nam czas. Bardzo dobra decyzja ze zmiany trenerki i bardzo dobra decyzja ze wszystkich szkoleń, na które wyjeżdżałam, bo zawsze jest to dla mnie po prostu zawsze wartość i edukacja. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka pod tytułem Story Time z Q&A. Jeżeli taka forma Wam się podoba, to też dajcie znać w komentarzu. Kto ogląda do tego momentu, również pisze nowy rok, ponieważ zaraz czeka na nas 2024 rok. Pamiętajcie, że czytam wszystkie komentarze, więc możecie też podzielić się w komentarzach, co Wam wyszło w tym roku, czy spełniliście Wasze cele, może co też było najgorszym momentem w tym roku. Będę czytać wszystkie komentarze, więc zachęcam do komentowania, do subskrybowania. No i moi drodzy, wszystkiego dobrego w nowym roku. Trzymam kciuki za wszystkie Wasze marzenia, za cele. No i widzimy się już w kolejnym roku. Pa!